Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Frostpunk. Spotykamy się ponownie od schyłku 9 dnia, gdzie swój żywot zaczyna centrum ewakuacyjne, a my jesteśmy w nieco innej, alternatywnej rzeczywistości sezonu 4. Starałem się odwzorować bazę, żeby była na podobnym poziomie jak to, co mieliśmy tu ostatnio. I przyznam, że chyba wyszło nieco gorzej, przez to, że specjalnie nie chciałem wprowadzić tych zmian, które ułatwiłyby nam na przykład wydobycie stali. Nadal bazy terenowe zbierają węgiel, tak żeby sytuacja wyglądała podobnie jak to, z czym zaczynaliśmy 6. odcinek przy tym wcześniejszym podejściu. No i właśnie, przez to, że nie chciałem, żeby było za łatwo, no to trochę poszło to w drugą stronę i na szybko starałem się uratować sytuację, co też nie do końca może wygląda zbyt korzystnie. Przedstawię, co mamy lepsze niż ostatnio, co wyszło gorzej, no i wnioski, no to już, o, może w komentarzach możemy przedyskutować, czy będzie łatwiej, trudniej, a może właśnie podobnie, bo gdzieś to się wyrówna. Stworzyłem niedawno kopalnię węgla, tak żeby nadrobić jego wydobycie, jesteśmy przygotowani na to, żeby zrezygnować z baz terenowych, tym bardziej, że nadchodzi wysoka temperatura, więc o węgiel martwić się nie musimy. Z drewnem jesteśmy trochę do tyłu, jakieś 400 sztuk, czyli taka zmiana, powiedzmy, no trochę na minus, ale nie aż tak bardzo odczuwalna. Ze stalą jesteśmy odczuwalnie na minus, ponieważ nie możemy wysłać tu jeszcze... to nie jest dreadnought, tylko... A tak ciuchci, lokomotywy do dreadnota z całym tutaj zapasem, jaki byłby wymagany. Mamy też wybudowane zdecydowanie mniej domów wokół rdzenia. Są to głównie baraki, które trzeba zmienić na domostwa. Mamy też mniej chatek myśliwych i jesteśmy do tyłu z technologiami. Tak, pozostawiłem tę technologię wydobycia węgla w pierwszej kolejności, żeby tam się bawić i okazuje się, że jednak no, to nie był najlepszy ruch. To nasze podejście z małą zmianą, czyli automaton inżynierski, było ciekawsze. Tak, tu mamy 2 dni opóźnienia, nim one zaczęły działać w warsztatach, więc technologicznie jesteśmy zacofani. Chcąc to nieco wyrównać, stworzyłem aż 4 automatony, co też kosztowało znów surowce, ale mamy 4 mechaniczne ręce. A to nawet 8. Ile wy macie tu łapek? No chyba tylko nogi mam. Biedne stworzenia. Więc automatonów jest trochę więcej, mamy więcej węgla, mamy zdecydowanie mniej stali, trochę mniej drewna. Z jedzeniem wyglądamy podobnie. No tu już nie ma się co czepiać. Technologicznie jesteśmy zacofani. Prawa za to myślę, że mamy ciekawsze, bo już możemy robić protezy, co też by można było tu zacząć wprowadzać. Co prawda to jest jeszcze droga zabawa. No i nasze prawa wyglądają mniej więcej tak, że za dobę będziemy mogli wprowadzić strażników wiary. No i właśnie, to jest kolejny modyfikator na plus. Mamy wiedzę o tym, żeby most działał. Mamy wiedzę o tym, że ludzie mogą się buntować. No i można teraz w komentarzu podsumować. Tak. W każdym razie ze stalą jest jeszcze gorzej niż było w pierwszym podejściu, więc te wszelkie kalkulacje będą chyba dużo ciekawsze. Na to liczę. Wow, tu ktoś jeszcze mieszka w takim zimnie? Dzień dobry. Zjednoczeni wierzę. Kapitanie, zorganizowaliśmy dziś wieczór z modlitwą. Przyszło wiele osób, modlą się, ale też rozmawiają i śmieją się. Od dłuższego czasu nie widziałem w naszym mieście bardziej podnoszącego na duchu widoku. To naprawdę zbliżyło do siebie członków naszej społeczności. Cieszę się, że to słyszę. Czy my możemy jakieś modlitwy podnoszące nadzieję uruchomić? I co ciekawe, tak sobie jeszcze dumałem, rozgrywając to na nowo. Przyznam, że to nic fajnego. Jednak jedno podejście do sezonu to jest najlepsza opcja, bo jak już wiemy, co nas później spotka, no to ciężko walczyć ze sobą, że a, zrobiłbym to, a, ale nie mogę, bo będzie za łatwo. Jakieś baraki byśmy dorzucili? Chociaż idą ciepłe dni. Nasza ekipa oczekuje, ale ona wyruszy do bazy terenowej, żeby ich tu przyprowadzić bez jakichś większych problemów ze sobą, gdy zmienimy nasz kierunek na stal. A właśnie, będąc przy tych łatwiejszych, trudniejszych rzeczach, automatony działają tutaj już w hucie. Huta właśnie została rozwinięta maksymalnie. Dobra, trzeba się odciąć od tego. Wydaje mi się, że jest kapkę trudniej, ale za to będzie kapkę więcej liczenia. I będąc właśnie przy tym liczeniu, co ciekawe, dość dużym problemem prócz zebrania stali będzie liczenie, czy powiedzmy zarządzanie zasobami ludzkimi. Mamy wysłać aż 500 osób na dreadnota.
Każda taka podróż dreadnoughtem, czy naszą ciuchcią, zajmuje 24 godziny, czyli praktycznie jak zostanie tutaj 10 dni, no to musimy już przy każdym transporcie wysyłać 50 osób. My inaczej nie wyrobimy się z naszym planem maksimum. No i tym samym będzie trzeba powoli zwężać miasto, zmniejszać zużycie na przykład opału, też jakoś dostosować chatki łowców. Będzie ciekawie. Ale poczekajmy. Czy my musimy wysyłać to wszystko do... Nie, nie musimy wysyłać. O właśnie, po co czeka? Tam mamy 16 dni, żeby cokolwiek przesłać. Byłbym za tym, żeby stworzyć jeszcze jeden młot węglowy gdzieś w jakimś ciepłym regionie. Może tu to szło jakoś obracać, pamiętam. A na środkowy. Tak, żeby bliżej było tu i będziemy mogli ustawić baraki zbieraczy. Tym samym wydaje się, że o węgiel już nie trzeba się martwić. Chociaż baraki zbieracze tak. Nie chciałem tego robić szybciej, żeby nie ułatwiać nam zadania, ale teraz tak dumam, jeżeli wyskoczy nam kwestia wyślij dzieci na dreadnoughta, no to te baraki długo tu nie pociągną. No bo dorosłych nie opłaca się do nich wysyłać, ale tym będziemy przejmować się później. Być może wybudujemy jeszcze jedną kopalnię węgla w takim wypadku. A może tego węgla nie będzie nam potrzeba więcej. A będąc przy kopalni, zróbmy to. Zróbmy. Mamy rdzenie, raz, dwa. Później będzie trzeba zacząć je likwidować. Ile mamy osób? To nie. Gdzieś te rdzenie trzymajmy. No niestety, albo automatony, albo jakieś maszyny, które są dość istotne, będziemy musieli pozbawić tutaj życia mechanicznego. Tu idą dorośli, tu idą dzieci. 110 dzieci. Ale to jest też fajne, że im tu jakoś specjalnie krzywda w tych barakach zbieracze się nie dzieje. Pamiętam z jakichś innych sezonów, że jak miały okazję pracować w kopalni, no to wtedy mogło dojść do tragedii. Rozbierz obóz terenowy. Tak. Oczekuję. I ten obóz, on może iść tutaj? Jak to działa? Sam złoży żelaza. Znaczy niepotrzebnie tam w ogóle ruszaliśmy na północ, no. Tak, to z braku wiedzy trochę to wyszło. Tu oczywiście brak zasobów, ale to się za moment zmieni. Zastanawiam się, co by można było jeszcze zakupić. Czekamy, zaraz technologia będzie. A, mamy obozy terenowe, to warto by było przyspieszyć je. Tutaj w końcu udało się zejść z tymi inżynierami do 50, czyli coś, co już mieliśmy wcześniej, ale inżynierów samych brakuje. No, ratowałem też sytuację naszych technologii, gdy zauważyłem, że automaton inżynierski pojawił się 2 dni później, no to nastawiłem więcej warsztatów. To jest jednak duża różnica, by się wydawało, co to są 2 doby, a okazuje się, że to jednak no, dość odczuwalnie zmienia nasze tu możliwości działania. No dobrze, czyli coś jesteśmy w stanie jeszcze wybudować, widzę ciepełko się zbliża, to jest pocieszające. Huty, no wszystko co mogliśmy zrobiliśmy, huty parowe, węglowe, młoty, ewentualnie w tartaku brakuje nam ludzi. Można by było, ale to za dnia, myśliwych. Jak przetworzyć? Przerobić na ładniejszą chatkę. Domy opieki mamy. Jakby się nie uprzeć. Co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Co najwyżej można jeszcze... No właśnie te baraki na bieżąco. Teraz przyszła odwilż, to... Chociaż nie wiem, czy na tych 2 pierścieniach nie lepiej by było stawiać już domy. Trochę to droższa opcja, ale w dłuższej perspektywie będziemy mogli mniej węgla zużywać. No dobra, czyli tak, poczekajmy na 350 sztuk stali. 350? Nie, my 300 możemy wysłać. No to nie ma co czekać. Wyślijmy im to, co chcą tutaj. Tak, raz. 300 sztuk, 300 sztuk. Żywności mamy też tyle, co by trzeba było. 300. Zanim nie zjedli tego jeszcze. Ewakuacja. Przystosowaliśmy dreadnought i zgromadziliśmy niezbędne zapasy. Teraz musimy wysłać do niego dość węgla, by go uruchomić. Wówczas będzie gotowy do podróży, a tobie pozostanie wydanie rozkazu. To znamy. No i teoretycznie w tym miejscu się żegnaliśmy, czy zaczynaliśmy też dzień 9. No więc wychodzi na to, że jesteśmy pół dnia w plecy.
tym razem jednak wyślemy wszystkie dzieci. Będziemy mieć 5 dni, żeby wysłać wszystkie dzieci do Dreadnought'a, ale wzrośnie nadzieja. Przy czym nie wiem, czy wysłanie wszystkich dzieci nie wiąże się z tym... No właśnie, mamy 11 wśród inwalidów, więc dobrze by było przygotować protezę. Tak, pamiętamy historię, no nie są w stanie, a to już w ogóle powinno dawno być przełączone, nie są w stanie oni podejść do Dreadnought'a na tym ostatnim kawałku. Czego ty tu... A, brak zasobów, już chciałem wyzywać. A to niewłaściwa by była kwestia. No tego jedzenia też będzie potrzeba bardzo dużo, jeżeli myślimy o przetrwaniu na Dreadnought'cie, bo tak jak widzieliśmy, tam tych jednostek to jest tu gdzieś rozpisane. Żywność. Praktycznie, o, 5000. To nie jest łatwa kwestia zebrać tyle. Co prawda z żelazem wygląda na to, że jest najtrudniej. Węgiel znów wydaje się najprostszy, przynajmniej w takiej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się teraz. Ale dobra. O, widzę, że to nam przyspieszyło również całą ekipę idącą w tym kierunku. Załóż obóz. 200 stali co jeden dzień, ale tak naprawdę to będzie... O! O! To jest... Ale nie, oddziały terenowe będą się poruszać 50% szybciej. Coś jest nie tak. Bo oni powinni do nas docierać w przeciągu 6 godzin, później 6 godzin powrót. Coś jest nie tak. Powinni iść 50%. Chyba, że to jeszcze... O kurczę. No to robi się ciekawie. To jednak z tym żelazem będziemy bawić się tak na styk. No cóż, ale to zaraz się tym będziemy przejmować. Jak nasze... A właśnie, automatony chyba byśmy musieli prototypowanie odpalić, ale nie opłaca się czekać na to. To nie powiem, trochę wybili nas z rytmu. Ogrzewanie, wydajność stacji. Chyba to weźmiemy sobie. Zakładałem, że tu wyskoczy 6 godzin. Protezy dla dzieci. Kapitanie, przyszedłem się z tobą zobaczyć lekarz. Chcę porozmawiać o dzieciach, którym trzeba było wykonać amputację. Te dzieci nie przetrwają niebezpiecznej podróży do Dreadnought'a. Aby je ewakuować, musimy im zapewnić protezy jak najszybciej. Dopilnujemy tego. Mamy powoli protezę. Mamy prawa, mamy wszystkie rzeczy, ale gospodarka, czy tu jest uwzględniona dostawa stali? 699 na dzień. Z tego, co pierwotnie liczyliśmy, potrzebujemy 600 na dzień, żeby było na styk, czyli mamy gdzieś tam te 99, zakładając, że automatony się nie wysypią w żadnym momencie. Mamy 99 zapasu. Ale zakładałem dzienny zysk 400 sztuk, a nie 200. Dwa razy szybciej mieli biegać. Czy to było na pewno z bazami? Eksploracja? Oddziały wypadowe. No dobrze, czyli robi się jeszcze ciekawie. Już myślę, że tak na luzie podejdziemy trochę do naszego tu problemu. Okazuje się, że nie do końca możemy. Dotrą na Dreadnought'a, to będziemy mogli zebrać znowu surowce na to, żeby się to nieco bardziej pobawić. Czyli znów kierunek, no zbierajmy. Zbierajmy i czekajmy. Zastanawiam się, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby było nam lepiej. Co z tym? A, schodzi poziom pary. Myślę, że sobie teraz też przyspieszymy nieco bardziej naszą tutaj wyprawę. Coś jakby dziabnęło, ale nie było słychać tego dziabnięcia. No dobrze, niech będzie. Jedzenia mamy dużo. Przydałoby się może trochę składów na zasoby. Skład zasobów. Z węglem też myślałem, że będzie trochę szybciej to zbierane. Dzieciaczki. A, prawo nam tutaj weszło. Już wszystko jasne. Wieczorne modły strażnicy wiary. No, na wszelki wypadek. Lepiej, żeby byli. Mam takie wrażenie. W końcu będzie porządek.
Chociaż ostatecznie bunt ludzi, tak jak widzieliśmy tego samotnego ojca, wiązał się z tym, że poszedł sam na Dreadnought'a i co więcej, doszedł na Dreadnought'a, więc może to by nie było takie złe, jakby sami ludzie tam poszli i cześć, no. Jeden transport z głowy. Czyli jedna przejażdżka tutaj na rządzie chciał, no, do przodu. Może nie byłoby tego złego. Dobra, wydaje mi się, że musimy zrobić... O, no niestety. Wzrasta nadzieja, ale niestety... Zrobimy procesję jeszcze. Dzieci tu pracować nie mogą. No, zrobiło się ciekawie. Cóż tu chcieliśmy zbierać? A chyba racje żywnościowe będą takim niezłym kierunkiem. Przede wszystkim czekamy, aż tutaj łobuz dojedzie na miejsce. Zastanawiam się rdzenie, czy my możemy zapakować ich więcej. Tak, one chyba stanowią jedną sztukę surowca, więc je będzie można wysłać też na koniec. Dobrze, że nie trzeba ich dokarmiać pod tym Dreadnoughtem, to na bieżąco, bo to już w ogóle wymagałoby od nas niesłychanie ciekawego zarządzania. Zobaczymy, o której godzinie pojawi się znowu ekipa z informacją, że za 10 godzin wracają, bo widzimy tylko w jedną stronę, jak biegną. No, jakbym wiedział, to może jednak bym odpalił szybciej te oddziały terenowe, bo... No, tak średnio to wygląda. Max tutaj, Max. Mamy jeszcze wolne ręce do działania. Więc jakiś hangar? Ewentualnie jak nie hangar, to chyba zlikwidowaliśmy niedawno tartak. Już trochę nietypowy sposób gramy. Dobra, tu może być. Bo raczej nie korzystam z takiego przyspieszania czasu, ale tyle tu spędziłem z widokiem na to miasto. Chętnie bym zobaczył nowe. Choć, no, zaglądając w scenariusz, to więcej na ten moment niestety nic nie mamy. Ale liczę na to, że to upadek Winterhome to nie jest ostatnie słowo 11 Bits i będzie nam dane zobaczyć coś jeszcze w tych klimatach. Panie, co tu jest? Czemu to nie działa? Gdzie jest automaton zarządzający? Weź ty z tego drewna zejdź. Gdzie jest automaton pracujący? Chyba musiał się doładować. No właśnie, mamy ciepło, to tu spokojnie ludzie by mogli wydobywać. Możemy dać tych inżynierów. I w lecznicy jest ok. Dobra. O, widzę gdzie. Tutaj nam by się przydało jeszcze trochę protez. Mamy technologię, która obniżyłaby ich cenę, ale sama technologia swoje kosztuje. Możemy to podejrzeć. Tańsze protezy. 25 sztuk, czyli 5 sztuk. No może byłoby to opłacalne, patrząc na nasz kierunek związany ze stalą, ale liczę, że damy radę bez kombinowania tam. O, i tu zostają tylko 4 osoby w tartaku, ale lepiej mieć większy zespół to w maszynie drążącej, bo tartak i tak prędzej czy później wykończę te zasoby, jakie się tu znajdują. Czy tu mamy warsztat? Co? A, on się od węzła grzewczego. Takie tu przyjemności sobie te automatony robią. No dobrze. Dreadnought dotarł na miejsce. Tym samym my możemy wysłać. No i na rdzeń można teraz, chociaż te rdzenie, tak wspomniałem, być może na koniec, skoro mieści się ich więcej. Zdecydowanie dzieci. Ile mamy dzieci? Max, czyli 50. Rdzeń jest w drodze. Szkoda, że z jedzeniem dopiero jesteśmy przy... Czekaj, czas. Bo nam wszystko zjedzą. Dopiero początek. Trochę się spóźniłem z tym jedzeniem. Tutaj, z tej stali... Skupimy się chyba na węglu, bo widzę, że też jeszcze może nam się przydać trochę w bazie, chociażby do samych technologii. Warto by było te domy zacząć stawiać. Może. Idziemy max węgla. W takim razie stali jeszcze zabierzmy tutaj. Tak ładnie wygląda jak rok. Jakieś cyberpunki, tego typu sprawy. No dobra. No, ten rdzeń nam trochę tutaj miesza. Albo... Też,
A dostaniecie to. Nie ma co kombinować. Pojechali na wakacje. 50 dzieci. O właśnie, co istotne, mamy już tylko 4 dni, żeby dostarczyć, czy wykonać 4 transporty. Nie wiedziałem, że aż tyle dzieci mamy tu w bazie. Ale dobrze, niech jeszcze tam pracują, na spokojnie działają. No i węgla nie ma, a tak miło było z bazami terenowymi. Dzieciaczki, weźcie trochę tam się przyłóżcie, bo jakby dostarczyć 5000 sztuk węgla, no to później byłoby z górki chyba. Widzę, że na tych to już nie wpływa. Moglibyśmy zrezygnować z jego tam przechowywania czy wydobycia. Dobra, nadzieja w górę. A, i wspomniałem o domach, które warto by było zacząć budować. Czy fajnie jakby się pojawiły, nim przyjdą przymrozki. Faktyczne prototypowanie. Tańsze domy też można by było zrobić, ale chyba damy radę rezygnując z tego. Zastanawiam się, czy nie lepiej było dalej tych domów budować, bo środek będzie zawsze wygrzany. Nie chciałbym też tu jakichś bezdomnych uświadczyć. No, składać surowce, składać. Jak ta kuchnia, tak? Mamy dwie kuchnie, właśnie. Druga gdzieś tu się pojawiła. O! Ograniczona przestrzeń. Mamy złe wieści dotyczące Dreadnota. Przestrzeń na pokładzie jest ograniczona. Jesteśmy w stanie i powinniśmy dobudować dodatkowe kabiny, ale i tak nie będziemy mogli uratować wszystkich mieszkańców Winterhome. Pogłoski ograniczonej przestrzeni już krążą po mieście. Ludzie są spięci i niespokojni. No właśnie, tutaj mogą wejść strażnicy wiary. Niebawem. Z węglem dobrze by było zabezpieczyć Dreadnota do czasu nadejścia kolejnej obniżki temperatury. Później powinniśmy w miarę sprawnie wydobywać go tu na bieżąco. No, rdzenie parowe chyba na samego Dreadnota dostarczymy już na sam koniec, wtedy niszcząc wszelkie kopalnie, czy tak samo automatony. Mam nadzieję, że tego nie stracimy. Dobra. I technologia, optymalizacja automatonów, przyda się, 90%. No właśnie, w tym podejściu też nie okłamałem ludzi, czyli praca i wydajność jest o 10% niższa, niestety. Ale uznałem, że no, podchodzimy uczciwie do sprawy, jak najbardziej się da. Za mało stali. No i właśnie, gdzie jest ta dostawa? No, mówimy, mamy. 10-10, czyli oni niecałe 10 godzin? No nie wiem. Trochę nie podoba mi się ta sytuacja. Automaton w pułapce. Kapitanie, jeden z automatonów zakleszczył się w przypisanym do niego obiekcie. Aby go uwolnić, musimy częściowo rozebrać jedno lub drugie. Wyłączmy automaton na 12 godzin. Nie możemy sobie pozwolić na wyłączenie huty. A najwyżej stąd zabierzemy łobuza i wyślemy go tutaj. No tu nie mamy ludzi. Być może warto by było stworzyć jeszcze jeden automaton do działania. Jak tutaj... O, jeszcze jedno dzieciątko dostanie. Coś powinno być dobrze. Mamy jeden rdzeń. Zastanawiam się właśnie, gdzie go użyć. Chorych już praktycznie nie ma. Tym bardziej, że mamy lecznicę. Więc przerzućmy tych ludzi tutaj. Dłuższe zmiany. To jest dziwne, ale ich jeszcze nie wprowadziliśmy w prawie. Coś niespotykanego w naszym tu przypadku. Z technologii fabryk wiary. Cały czas czuję, że warto by było mieć jakąś strukturę, której jeszcze nie mamy, ale nie wiem, co to by mogło być. Ach, ta stal. Nie, zbieramy stal, bo na technologię nam się przyda. Cóż tym razem? Poważny wypadek. Kapitanie, doszło do wypadku, automaton nastąpił na człowieka. Wzrośnie nadzieja, niezadowolenie znacznie wzrośnie, automatony pozostaną zagrożeniem. No to jest ten ból, 10% mniej, czyli znowu przez chwilę mamy gorsze wydobycie. Niebawem podbijemy o te 10%. Ale jak się okazuje, te dziesiątki są dość solidne i odczuwalne tak pozytywnie, jeżeli jest o 10% szybciej, a nie w drugą stronę. Czy my mamy skład zasobów by się przydał? Albo inaczej, skład, gdzie trzymamy węgiel, to może się przełączyć na żywność. Im więcej żywności, czyli szybciej tam wyślemy, też będzie nam łatwiej później tym zarządzać. Tak więc róbcie dalej w kuchni, co macie robić.
Chciałbym za 10 godzin wysłać całkiem fajnie wyposażonego dreadnota, chociaż jak to wyjdzie, to zobaczymy za 10 godzin. Czy wszystkie... No trochę przespałem, jedna chatka jest jeszcze w plecy. Moglibyśmy też w ogóle wydajność hangarów myśliwych, a nawet byśmy musieli zwiększyć, zmniejszając obłożenie, tak, liczba osób potrzebna do jego działania o 5. No i to by nam ułatwiło zdecydowanie zadanie. Rozpoczyna się nocna procesja, a jak miło. Jak to dobrze, że ten generator jest i sobie biegają wokół niego. 10 dreadnoughtów po 500 racji żywności. Kurczę, powiem wam, że to nie będzie łatwe zadanie. Szczególnie jak później nie będziemy mieli łowców. Tak, czyli teoretycznie węgiel staje się tym najprostszym wyzwaniem, a mamy wiele innych jeszcze kwestii do zrobienia. Parowa maszyna drążąca, barak, dom, tańsze domy, ocieplenie domów. Ocieplenie domów może poczekać. O, myśliwi. Minus 5 robotników, może tak. Dzięki temu będziemy mogli postawić więcej chatek myśliwych. Co prawda ta możliwość naprawy rdzenia szybsza też, jak wcześniej widzieliśmy, byłaby dość istotna dla nas. No ale spróbujemy jakoś coś tutaj podziabać. No dobra, stal nam donieśli. Węgla jest dużo, chociaż jeszcze dreadnought nie będzie zapełniony, ale poczekajmy, aż będzie możliwość wykonania kolejnej wysyłki. Okej, okay. Transport doszedł do dreadnoughta. Znaczy, a nie możemy zatrzymać? A, możemy, jest zatrzymane. Wysyłamy więc kolejny. Czyli tak, znów max dzieci, 50. Węgla max, ale tak, żeby jednak trochę nam zostało, bo idzie ochłodzenie. Jak to tam my mieliśmy wcześniej? 40... O! Jest ładnie wyrównane. Zostanie tylko 950 do wysłania, to spoko. Jedzenia możemy max. O, i to jest wszystko, co się zmieściło w dreadnocie. To lepiej jedzenie chyba niż stal. Na stal możemy zawsze sobie zrobić większe zapasy i później wysyłać w tysiącach, a z jedzeniem to najtrudniej się przechowywuje. Kabiny, kabiny. Tu już nic więcej nie wejdzie. Fajnie, podobają mi się te wskaźniki, tak? To na bieżąco możemy kontrolować, co powinniśmy wysłać, chociaż ta stal jest nieco myląca, tak? Bo ile jedzenie równo będzie do 5000 szło. Ludzie też równo, tak stal, no tu idzie szybko, a później no te 4000, to przypuszczam, że będzie ból. Chociaż widzę, że powoli też chyba zbliżamy się do tego odcinka. No, przyznam, że już chciałbym do końca wysłać tego dreadnota, zobaczyć finał. Posiedzieć tutaj wspólnie. Ale no, nie możemy też jakoś tutaj cały czas przeciągać naszej historii, więc w tym miejscu robimy sobie przerwę. I widzimy się ponownie niebawem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.